Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy maraton filmowy, bośmy sobie pozwolili na kilka odcinków i teraz mamy odcinek trzeci. Pozdrówcie razem ze mną Reginkę naszą kochaną. Cześć, skarbie. Witam, witajcie, kochani. Cześć, cześć. No, troszkę tego było wszystkiego. Wiadomości się kłębią, a myśmy połowy dopiero tutaj odpracowali, no ale myślę, że jak się dobrze sprężymy, to w tym trzecim odcinku teraz wszystko połączymy razem, no i później sobie może jeszcze tak porozmawiamy o takich drobnych duperelach, ale może na początku od razu będziemy lecieli z programem. Ty się tam ostatnio zatrzymałaś, już nawet nie wiem na czym, ale jesteś na bieżąco, wiesz, gdzie masz zaczynać, no to leć może z programem, bo ja tutaj odhaczam z tej listy, ile się da, ale ty tam chyba wiesz lepiej, ile tego jest. No to dzida. Ja akurat w międzyczasie poleciałem, żeby kozy do tego, do chlewika schować, bo już się ciemno zrobiło na dworze. Tak mam je przy, wiesz, mamy taką łączkę, i już się bardzo soczysta trawa zrobiła, no to tak poprzepinałem je parę razy, te szkury schowałem, mamy już 15 swoich kurek, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Trzeba pozamykać, bo wiesz, lis nam też przychodzi, no a te lisy to wiesz, jak już jedną kurę złapie, to już później chodzi jak do sklepu, wyłapią do jednej. No wszystko pozamykane, możemy zaczynać. Do startu gotowi, hop, już jedziemy. Tak. CIA jest zagraniczną i krajową organizacją terrorystyczną. Mike Pompeo, były dyrektor CIA. Cytuję. Byłem dyrektorem CIA i kłamaliśmy, oszukiwaliśmy i kradliśmy. Przerażające. Znaleźliśmy dokumenty, które sugerują, że w eksperymentach brały udział tysiące osób, a próby były przeprowadzane dla głównych firm myślnik wtycznych, właśnie wszystkich tych, co dawali ukucia, nie tylko, bo jeszcze jest Glaxo, myślnik, Schmidt, myślnik, Klein i innych. Krew i inne próbki zostały pobrane, a następnie wysłane do laboratorium i klinik w Europie i Stanach Zjednoczonych w celu przeprowadzenia testów. Ich wyniki są nieznane, wyjaśnił Sweeney. Warte przeczytania, ale szokujące. Ich program wyludniania przynosi owoce. Dziesięciolecia toksycznej żywności i wody oraz niepotrzebnych ukłuć sprawiają, że ludzie stają się bezpłodni. Spaghetti Rumo, Barilla, De Coco na celowniku. Włącza się alarm dotyczący mikotoksyn. Mykotoksyny. Tak, mykotoksyna, bo tu jest źle napisane, bo później jest poprawione. Mykotoksyna, która jest szczególnie szkodliwa dla dzieci poniżej 3 roku życia, została wykryta w 10 przeanalizowanych próbkach spaghetti. Spaghetti, ostrzeżenie o mykotoksynie. Dziesiątki znanych włoskich marek wycofanych z wielkich sklepów. Spaghetti jest jedną z najczęściej spożywanych form makaronów we Włoszech, ale ostatnio kilka partii znanych włoskich marek zostało wycofanych z półek w następstwie alarmu żywnościowego dotyczącego obecności mykotoksyny DON w niektórych próbkach produktów. Tutaj musimy powiedzieć, że chodzi o po prostu substancje grzybiczne, które niesamowicie zagrzybiają organizmy. W ogóle jak popatrzeć na to, to ile produktów zawiera właśnie takie grzybicze twory u siebie i to w ciałach ludzkich po prostu te grzybnie rozrastają się do gigantycznych rozmiarów. A to takie paskudztwo później bardzo trudno jest wytępić. Także
no, znaczna część populacji ludzkiej jest właśnie tak mocno zagrzybiona, że już mocniej się nie da. A jak wiemy, grzyby wydawają z siebie toksyny i to one są później wielkim zagrożeniem, no, dla zdrowia i dla życia, tak? DON jest toksyną wytwarzaną przez grzyby, zwłaszcza fusarium, i może zanieczyścić pszenicę podczas uprawy, stwarzając zagrożenie dla zdrowia publicznego. Test przeprowadzony przez Grano Salus na 10 próbkach spaghetti wykazał obecność tej mikotoksyny, aczkolwiek w granicach dopuszczalnych limitów dla dorosłych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Jednak obawy pojawiają się szczególnie w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia, które są bardziej podatne na szkodliwe działanie mikotoksyn. Przepisy Unii Europejskiej określają maksymalne limity mikotoksyn w zbożach i produktach zbożowych w celu ochrony zdrowia konsumentów. Zwłaszcza, że toksyna jest szczególnie niebezpieczna dla układu pokarmowego i odpornościowego. Obecnie maksymalne dozwolone limity wynoszą 750 ppb dla dorosłych, 200 ppb dla żywności dla niemowląt i dzieci do lat 3. Zanieczyszczenie wykryto zarówno w makaronie deklarowanym jako 100% włoskiej pszenicy, jak i w makaronie, w którym użyto również zagranicznej pszenicy. Oto poziomy DON wykryte w spaghetti wyprodukowanym w 100% z włoskiej pszenicy. Armando. Partia spaghetti, aha, no to teraz tu są wymienione partie i kiedy były wyprodukowane, to nie będę już podawała, bo te ilości, które nikt nie zapamięta, nie? Wiesz co, te ilości, które ty podawałaś, to było ppb, to myślę part per bilion, czyli jednostka, jedna na miliard. I tam jest podawane, ile tego wszystkiego jest. Także widzicie, te mykotoksyny, nie musi ich być dużo, ponieważ one się niesamowicie mocno rozmnażają, więc tego naprawdę śladowej ilości wystarczy, żeby się zapaskudzić. Dlatego jak już gdzieś się takie coś pojawia, to powinniśmy absolutnie tych produktów nie przyjmować do siebie, już nie mówiąc o tym, że dzieciom to już w ogóle. No, witam was, bo ja się spóźniłem, bo Reginca robiła herbatkę. No, no, słyszałem, że Gerhata, Witosz, wszystkich, no, a mnie nie było, akurat byłem w kuchni. Dobrze jest. Fajnie, że jesteś cały czas gdzieś tam w tle. Słuchajcie, Reginka razem z Gerhatem współpracuje ręka w rękę, dlatego jest taka skuteczna, bo ma mocnego mężczyznę przy swoim boku, ale Reginka to sama już w sobie to jest wojownik, dlatego tutaj taki zaprzęg solidny nam jest potrzebny. Wiecie, to już tak jest, że... Słyszałaś, Reginko, słyszałaś? No, a ty na mnie narzekasz. Jak się jest razem, to można naprawdę bardzo dużo zrobić, bo to wszystko logarytmicznie rośnie. Zaraz od razu razy 10. Nie jako razy 2, tylko razy 10. Także wdzięczności dla was, kochani, że wspieracie się nawzajem. Trzymajcie tak. To jest Polska, a nie Bruksela. Protestujący polscy rolnicy sięgnęli po bezpośrednie hasła polityczne, że Warszawa powinna działać w interesie swoich obywateli, a nie Unii Europejskiej. W Polsce trwają protesty rolników, którzy ponoszą ciężkie straty w związku z tranzytem u produktów rolnych i innymi próbami samorządowego grania z Kijowem. Przez prawie... Reginka, mógłbym znowu wciąć się, jeżeli pozwolisz. No, nie pytaj się, no mów. Kochani, tutaj poruszyliśmy bardzo mocny temat, który w tej chwili jest to, co z kraju naszych sąsiadów za wschodnią granicą przyjeżdża. To jest tak kryminalne, to jest tak godzące w naszą godność ludzi, którzy mieszkają w tym kraju, że nie znamy słów, żeby to opisać. Widzieliście, co
rozgniewani rolnicy, którzy mieli do tego prawo, i ja bym zrobił dokładnie to samo, jak na torach pootwierali te zawory i powysypali ten syf, który wjeżdża do naszego kraju. I co się stało? Przylatywały tutaj kruki i wrony i dziobiąc to pozdychały. I jeden z nas, który to filmował, powiedział, że to jest wpuszczanie broni biologicznej do naszego kraju. Jestem przekonany, że tak właśnie jest. Oni chcą nas wymordować. I co? My mamy patrzeć na to i stać jak święci tureccy. Nie ma takiej opcji. Mamy o tym mówić, ile gardeł w państwie mamy posyłać to dalej, żeby w końcu nawet ten zakuty łeb, który non-stop tylko patrzy w tą skrzynkę telewizyjną, Television. To jest skrzynka diabelska przekazująca kłamstwa, ale nawet żeby ten zrobociały osobnik też w końcu zatrybił, że chcą nas po prostu wyrżnąć, jak trzody. Więc albo teraz za to się nie weźmiemy, albo już będzie za późno. Jak strajkowali w poprzednich latach różne branże, czy to byli górnicy, czy to byli nauczyciele, czy to ktokolwiek nie był, to zawsze się ktoś zjawił i mówi: nie jestem górnikiem, nie jestem nauczycielem. Teraz ktoś może powiedzieć: nie jestem rolnikiem, ale kolego szanowny, jutro przyjdą po ciebie. Mówię to o nas wszystkich, łącznie ze mną. Jak ja dzisiaj nic nie zrobię, jutro będą po mnie. I dlatego dzisiaj powinniśmy ogarniać to i tym się zająć, aby zboczeńcy, którzy rządzą tym krajem, aby położyć temu kres. Bo jeżeli się tak wyniszcza polski naród, ale ja nie mówię, że to musi być Polska, bo to wszędzie, cały w Europie to jest jeden wielki syf. Ale mówię tutaj o kraju, gdzie jesteśmy, a o ościennych krajach to dotyczy ich tak samo. Jeżeli zboczeńcy najbardziej wyniszczają kraj, którymi rządzą, to jak my, normalni ludzie, mamy na to patrzeć i nic nie robić? Nie da się, bo inaczej, jeżeli odwrócimy się i będziemy udawać, że tego nie widzimy, to jesteśmy współwinowajcami tego wszystkiego. Przepraszam, znowu mnie podjarało. Ale to jest prawda, no co? Przez prawie 2 lata złościło to zwykłych obywateli tak bardzo, że podczas demonstracji rolnicy przeszli na bezpośrednie zrozumiałe hasła. To jest Polska, a nie Bruksela. Nie popieram U. W tłumaczeniu oznacza to wezwanie do Warszawy, aby martwiła się przede wszystkim o swoich obywateli, a nie o efemeryczne, zbiorowe interesy Unii Europejskiej. Ta DC, publiczna próba puczu, musi się wydarzyć. Teraz mówimy już, przeskoczymy do Ameryki. Ponieważ naciskają na odebranie Trumpowi władzy wojskowej. Wszystko to wiąże się z ujawnieniem głębokiego stanu W. Bagna, które pracuje za kulisami nad zmianą prawa. Z DNC, Obamą, Bidenem, CIA w sprawie uprawnień wojskowych. Oglądasz wojsko USA kontra DC, wojsko USA podejmujące działania wojskowe, które prowadzą do otwartych, jawnych operacji. Pucz w sprawie pucz. Wszystko, co dzieje się teraz, musi się wydarzyć i przerodzić się w całkowicie otwarty, wojskowy zamach stanu. Najlepiej, najgorzej strzeżonym sekretem masonerii jest rytualna sodomia i zabijanie dzieci. Podziemna, niewidzialna W. Bohaterowie podziemnego oczyszczania, módlcie się za naszych odważnych wojowników walczących z samym złem i ratującym nasze dzieci. Niewidzialna W.
Następny temat, no to już teraz nas wszystkich dotyczy. Robaki. Wydano już pozwolenie producentom na dodawanie owadów do wszelkich produktów spożywczych. Teraz, moi drodzy, jesteśmy zobowiązani do czytania składów produktów. Zobowiązali producentów do napisania, co tam zostało dodane. Ale niestety będzie to po łacinie. Pamiętaj, kiedy patrzysz na skład produktu. 1. Żółte robaki mączne. No i teraz będę łamała język. Tenebrio molitor. Powszechnie nazywane mączniakami żółtymi, mączniakami wełnowcami, ciemniejącymi chrząszczami. 2. Karaluchy, czyli Blattodea. 3. Konik polny domowy, Achetta domesticus. 4. Szarańcza wędrowna, Locusta migratoria. 5. Robaki, Buffalo alpitobius diaperinus. Bardzo dużo pasożytniczej flory dadzą nam te owady. Chityna jest twardą zewnętrzną osłoną owadów, które niszczą narządy wewnętrzne i powodują choroby takie jak dychawica, atopowe zapalenie skóry, rak, toczeń układowy. Owady są rezerwuarem flory pasożytniczej i patogennej, która poraża narządy człowieka. Nie można pozbyć się tych pasożytów z organizmu. Jeśli patrzysz na składy produktów, przeczytaj. E120 karmin, czerwony barwnik, to mieszanka robaków kaczynel. E904 szelak, jest to produkt odpadowy robaków. Robaki żyją w krajach subtropikalnych. Kochani, jak się kupuje produkty, to trzeba czytać treść. Owady są obecnie dodawane do wyrobów cukierniczych, piekarniczych, makaronów, wyrobów ciastkarskich i napojów. Rolnicy w całej Europie i w Polsce wychodzą na ulice, przeciwstawiając się polityce rządów i Unii Europejskiej, które faworyzują tani import globalnej żywności nad żywnością lepszą dla zdrowia, produkowaną w kraju. Protestują przeciwko ciągłym kontrolom i nadmiernym regulacjom tworzonym przez biurokratów, którzy są oderwani od realiów działania gospodarstw rolnych. Powtórzyło się, widzę. Później miałeś takie pojedyncze. Tam... się powtórzyło mi, wiesz? No niekiedy tak się zdarza, że coś wrzuci się jeszcze raz, to tak, jest coś tak. Ważne. Najnowsze wiadomości. Julian Assange w końcu wraca do domu. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Nadchodzi 25. poprawka. Ustawa o pomocy zagranicznej odrzucona. Elon Musk przenosi się z Delaware do Teksasu. JP Morgan Chase i BlackRock wycofują się z sojuszu klimatycznego ONZ. Rosja umieszcza amerykańskiego senatora Lindseya Grahama na liście terrorystów i ekstremistów. Elon Musk zostaje nominowany do pokojowej Nagrody Nobla przez norweskiego członka parlamentu. Były prezydent Trump planuje wynająć Madison Square Garden na wiec. Władimir Putin powiedział, że Joe Biden byłby lepszym prezydentem USA dla Rosji niż Donald Trump. Ostrzeżenie dla troli. Protokół 20 rozpoczyna się dzisiaj dla inteligentnych kontraktów Stellar i blockchain. MFW wzywa Zimbabwe
do przyspieszenia reform walutowych na rzecz gospodarki rynkowej. Bank Centralny Iraku ma zamiar zaprezentować swój elektroniczny mechanizm dla nowej globalnej gospodarki cyfrowej. Poza tym widać, że zmierzamy w kierunku wydarzeń, które zmienią sposób, w jaki osiągany jest wzrost gospodarczy we wszystkich obszarach handlu. Pieniądze znikną z polityki, pojawi się e-administracja. Wartości walut ulegną zmianie. Banki staną się bardziej przejrzyste i bezpieczne. Sytuacja jest obecnie ekscytująca. Rozwijają się w sposób, który daje tym, którzy zastanawiają się, czy zmierzamy w kierunku katastrofy czy dobrobytu, możliwość lepszego zrozumienia, kto jest kim i co jest czym. Biorąc pod uwagę obecną sytuację Juliana Assange, ten tydzień będzie historyczny dla ogólnej porażki Deep State. Wiele osób nie wie, że Mike Pompeo był tym, który próbował zabić Juliana Assange'a. Wierzę, że otrzymał jakieś dokumenty na ten temat. Zadaj sobie pytanie, dlaczego wszyscy, którzy byli w gabinecie Donalda Trumpa, są powoli ujawniani jako krety i kapusie, przepraszam, którymi są. Ilu jeszcze musi zostać zdemaskowanych jako zdrajcy, zanim ludzie zdadzą sobie sprawę, że kabała przeniknęła na wszystkie poziomy społeczeństwa po obu stronach politycznej wyspy. Autor Dawid Wilcock. Ku zaskoczeniu krajów NATO, rolnicy amerykańscy i europejscy masowo wyemigrowali do Rosji, aby osiedlić się tam na stałe. Powód jest prosty. USA i Unii Europejskiej nie ma już możliwości normalnego wykonywania pracy. Nadmierne podatki, absurdalne koszty dzierżawy gruntów i kwoty dla poszczególnych krajów sprawiają, że biznes jest nieopłacalny. Ponadto wielu Amerykanów i Europejczyków nie chce, aby ich dzieci były narażone na ciągłą presję propagandy LGBT w szkołach, mediach i kinach, a wielu boi się także szalonego wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. Awarie w różnych obszarach USA są poważne. Ariel podejrzewa, że za dzisiejszą katastrofą telefoniczną w USA stoi Elon Musk i że to jest przygotowanie do przejęcia przez Starlink pełnej kontroli nad telekomunikacją. Geniusz z Afryki Południowej napisał wczoraj wiadomość, która teraz wydaje się prorocza. To jest test przez Rafa. To dziwne, że mówią tylko o Stanach Zjednoczonych. Od 18 lutego mam problemy z internetem. Czy ty też coś zauważyłeś? I to jest z kanału OS ogonkiem plus, plus, plus. Mhm. Alert czasów końca. Meteorolodzy twierdzą, że Ziemia jest obecnie bombardowana przez potężny rozbłysk solarowy klasy X. Wiele krajów takich jak USA, Australia, Indie i Afryka Wschodnia boryka się z przerwami w sieciach i radiu. Boom! Drugi rozbłysk klasy X w ciągu 24 godzin i szósty od 1 stycznia. Wow! Sprawy nabierają tempa. Czy nadal jesteś przekonany, że nie będzie wielkiego błysku słonecznego? Ponieważ Słońce mówi nam inaczej, zbliżając się coraz bardziej do osiągnięcia swojego maksimum słonecznego, zwanego także cyklem słonecznym 25. To boskie światło budzi nasze uśpione DNA i oczyszcza nasze ciała z tego, co nam już nie służy. Ponieważ 93% funkcji naszego DNA to odbiór światła, odbiór dźwięku i transmisja. Zapnij pasy. 22 lutego 2019.
Infrastruktura internetowa zagrożona. Narzędzia profilaktyki w internecie. Zbieg okoliczności. Matiew Capucci. X. Rozbłysk słoneczny klasy X właśnie eksplodował na Słońcu. Spowodowało to bombardowanie wysokoenergetycznymi protonami w przestrzeń kosmiczną. Następnie sprawdzimy, czy CME, koronalny wyrzut masy, czyli erupcja materiału słonecznego, zmierza w stronę Ziemi. Flary klasy X są największe i najpotężniejsze. Widząc dużo błędnych doniesień mediów, w tym niektórych meteorologów łączących awarię AT&T z kolejnymi rozbłyskami słonecznymi, to była awaria telefonu właśnie. Następnie sprawdzimy. Nie, to nie jest ze sobą. Zaraz bym to uciekł. No w ogóle tam w Stanach to poważnie siadł cały internet i no wiele telefonów nie działało. No zrobił się taki chwilowy chaos. Być może oni się teraz już znowu poukładali w tym wszystkim, ale jak były te energie schodziły, to no, elektronika zaczęła bardzo mocno szwankować. No tak. Tylko a jeszcze ma mocniejsza przyjść. No tak. I to do końca i tak nie jest to, jakby tak powiedzieć, bo nie wiadomo, czy to jest przyczyną, czy co innego. A to jest wmieszane w to. Także... Nie wiem. Tak, to może być tak, że oni sobie to tak zinterpretują dla swoich celów. No. Nie są ze sobą powiązane. No właśnie. Awaria radia krótkofalowego R3 nastąpiła po niewłaściwej stronie Ziemi. Telefony komórkowe również nie pracują w paśmie częstotliwości od 3 do 30 MHz. No właśnie. Zawsze módlcie się, aby mieć oczy, które widzą najlepsze, serce, które wybacza najgorsze, umysł, który zapomina o złym i duszę, która nigdy nie traci wiary. Zaprawdę lepiej się módlmy, że pomimo ujawniającej się brzydoty możemy docenić piękno na zewnątrz i wewnątrz, aby nasze złamane serca mogły się zagoić i iść dalej, objąć się i przebaczyć. Aby nasz umysł mógł znaleźć zrównoważone miejsce, gdzie pomimo dawnych oszustw możemy nauczyć się ufać i wierzyć. I aby nasze dusze nadal nas prowadziły przez wiarę i miłość, aż do wyzwolenia ludzkości. Laura Aboli. Fajna dziewczyna z niej jest. Możesz być wszystkim w życiu. Ja sama byłam wieloma przejawami siebie. Byłam wsparciem dla zmęczonych i siłą dla tych, którzy czuli się słabi. Byłam śmiechem dla tych, którzy wylewali łzy. Spokojem dla tych, którzy stracili spokój i miłością dla tych, których serce było w strachu. Byłam czyjąś niewygodną prawdą i czyimś najpiękniejszym kłamstwem. Najbardziej szaloną historią dla tych, którzy mnie nawet nie znali i najwspanialszą historią dla tych, którzy głęboko zmieszali się z moją duszą. Dziś jestem nietykalna dla większości ludzi, otwartą księgą dla tych, którzy są naprawdę godni, głęboką miłością dla tych, którzy mnie szanują i obojętnością wobec tych, którzy mnie depczą. Dziś, aby do mnie dotrzeć, pokonać moją nieufność, proszę, nie wystarczy. Potrzebuję prawdy, autentyczności, integralności, uczciwości, szczerości, lojalności i wartości. Ból, przez który przeszłam, był dobrym nauczycielem. Dziś mogę powiedzieć, że nauczyłam się. Laura Aboli.
Piękny tekst. Bardzo piękny. Tak samo jak ta kobieta. Tak. No już od jakiegoś czasu ją słuchamy, ona ma bardzo wartościowe wpisy. Tak. Nie wiem, co to jest za narodowość, czy to jest, czy ona jest w Stanach, czy jest we Włoszech, czy gdzie, ale dziewczyna, widzę, odrobiła swoje lekcje. Matrix jest wszędzie. To wszystko jest wokół nas. Nawet teraz, w tym samym pokoju, możesz to zobaczyć, wyglądając przez okno lub włączając telewizor. Możesz to poczuć, kiedy idziesz do pracy, kiedy idziesz do kościoła, kiedy płacisz podatki. To świat, który został naciągnięty na twoje oczy, aby oślepić cię naprawdę. Jesteś niewolnikiem, Neo. Jak wszyscy inni, urodziłeś się w niewoli, urodziłeś się w więzieniu, którego nie możesz poczuć, posmakować ani dotknąć. Więzienie dla twojego umysłu. D, 17 letter. Siły kosmiczne pokazują, że mogą, chcą wyłączyć telefony, radio i media. Projekt Odyn, stan wojenny i kwantowy system finansowy, ujawnienie prawdy pośród chaosu. W chaosie niepewności, gdzie cienie oszustwa tańczą ze światłem prawdy, pojawia się siła zmieniająca paradygmat. Siły kosmiczne. Wykorzystuje swoją potęgę przeciwko tajnym manewrom Deep State i ujawnia projekt Odin, zapoczątkowując nową erę, której władza jest sprawowana dla ludzi, a tajemnice są ujawniane. Siły kosmiczne pokazały, że są w stanie uciszyć kakofonię dezinformacji, która przenika przez współczesny świat, zajmując zdecydowane stanowisko przeciwko manipulacyjnym machinacjom głębokiego państwa. Siły kosmiczne zademonstrowały swój autorytet, sygnalizując swoją zdolność do zakłócenia kanałów komunikacji do woli. Tak, to skończyłam tu wiadomości, teraz jeszcze mam spisane z AMG wiadomości. Zestawione z 21 lutego 2024 roku. Awaria w toku. Potężny rozbłysk ze Słońca. Incydent na poziomie nuklearnym. Black Swan na Bliskim Wschodzie jest nieuchronny. Uwaga, Judy. Wszystkie instytucje rządowe, ONZ, Unia Europejska, NATO, WHO i tym podobnie, są kontrolowane przez tajne stowarzyszenia, takie jak bankierzy, centralni Rothschildów, masonerii i iluminaci. W tym tygodniu to się wkrótce zmieni wraz z wdrożeniem globalnego resetu waluty, podczas którego pieniądze i władza światowego systemu finansowego zostaną odebrane iluminati, deep state, kabal i zwrócone z powrotem ludziom. Największa globalna zmiana bogactwa, jaką kiedykolwiek widział świat. A ty jesteś jego częścią. Zegar na stronie gooficjal.net wskazuje środę. Termin 21 lutego, godzina 23 czasu wschodniego. 22 lutego od czwartku do 29 lutego piątku. Wtedy zaczyna się wypuszczanie Nesara. Plan globalnego resetu waluty z 20 lutego. Joe Rogan w Telegramie. Wydarzenie czarnego łabędzia, cyberatak. Awaria, brak internetu i rynków. Alert EBS, prawda wychodzi na światło dzienne. Panika, bo zamknięte banki. Potrzeba płynności. Standardowe zabezpieczenie złota i srebra. XRP wspiera wszystkie pieniądze. Uwaga, Judy Bankton. Moim osobistym zdaniem musimy zaplanować ogólnoświatowy atak cybernetyczny związany z czarnym łabędziem i blackout, który doprowadzi do załamania się globalnego systemu finansowego, w tym paniki i zamknięcia banków, które prowadzą do ogólnoświatowego alertu EBS i późniejszego globalnego resetu waluty do systemu BRICS-Nation,
zabezpieczonym złotem i aktywami. Wielki reset Deep State Cabal do cyfrowych CBDC i 15-minutowych miast niezabezpieczonych aktywami został zaprojektowany w celu stworzenia więziennej planety, na której karty kredytowe, konta bankowe i życie byłyby pod pełną kontrolą kabały. Rodziny kabały Illuminati Deep State tworzą i kontrolują poprzez wykorzystanie pieniędzy amerykańskich podatników, rezerwy federalnej, IRS, banków centralnych i przemysłu zdrowia medycznego, podczas gdy indoktrynują swój program wyludnienia i rządzenia światem za pośrednictwem mediów, aby wymusić realizację agendy głębokiego państwa polegającej na wyludnieniu i kontrolowaniu światowej populacji. Utworzono oddziały CIA, DARPA, Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obronie, Microsoft, Google, Google Maps, Facebook, Twitter, YouTube, Światową Organizację Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia, WEF, Globalna Rada Monitorowania Gotowości, Big Tech i Big Pharma produkujących ukłucia. Raport specjalny z 21 lutego Judy Byington. Trwa awaria prądu. Potężny rozbłysk słoneczny. Mówi się, że EBS jest aktywny w niektórych obszarach Stanów Zjednoczonych. Incydent na poziomie nuklearnym. Black Swan na Bliskim Wschodzie nieuchronny. 21 lutego chorwacki eurodeputowany Mislav Kolakušić do Parlamentu Unii Europejskiej. Unia Europejska wykorzystuje oszustwo klimatyczne jako pretekst do przejmowania gruntów rolnych od rolników, a ostatecznym celem jest powodowanie celowych niedoborów żywności. Pamiętaj, że głodujący i zdesperowani ludzie znacznie chętniej podporządkują się tyranii w zamian za jedzenie wystarczające do uniknięcia śmierci, niż ludzie mający łatwy dostęp do dużej ilości pożywienia, nawet jeśli źródłem tych kalorii są owady lub podróbki laboratoryjne, hodowane mięso. Stan Michigan prosi teraz mieszkańców, aby zakwaterowali w swoich domach nielegalnych imigrantów. W całej Ameryce ludzie proszeni są o otwarcie drzwi dla emigrantów. W Wielkiej Brytanii właściciele domów otrzymują CPO, obowiązkowe zamówienie zakupu, dzięki czemu ich domy mogą zostać przekazane migrantom. Czy widzisz, dokąd to zmierza? Członkowie Truckers for Trumps odmawiają przejazdu do Nowego Jorku ze względu na orzeczenie o oszustwie na kwotę 355 milionów dolarów. Amerykańscy kierowcy ciężarówek wspierający byłego prezydenta Donalda Trumpa ogłosili, że nie będą przewozić żadnych ładunków do i z Nowego Jorku w związku z nałożeniem na 45. prezydenta grzywny w wysokości 355 milionów dolarów w jego niedawnej sprawie o oszustwo cywilne. I teraz mamy wiadomości z 23 lutego. Piątek, 23 lutego, dyrektor generalny JP Morgan sprzedaje akcje o wartości 150 miliardów dolarów. Bosch zwolni 3500 pracowników w dziale sprzętu AGD. Walmart po cichu ogłasza szczegóły zamknięcia 23 sklepów w Ameryce. W piątek 23 lutego, gdy schroniskom kończą się pieniądze, San Francisco masowo wypuszcza nielegalnych imigrantów na ulice Kalifornii. Francuscy rolnicy włamują się do biura Regionalnej Dyrekcji do Spraw, Środowiska, Planowania i Mieszkalnictwa w Marsylii.
I teraz już takie ostatnie wiadomości. Od Mistek Pól wiadomości: w mrugnięciu oka wydarzą się wielkie rzeczy. Nie przegap. Koniec blokady na działanie. Duży zwrot wydarzeń. I z Quantum Connected: aktywacja EBS zakończona na całym świecie. Czarny łabędź. Nadchodzi burza. Teraz dekodowanie zegara długu USA 22.02.24. Brak wiadomości przez ostatnie kilka dni. Awaria radia. Rozbłyski słoneczne. Elon Musk. Co próbuje nam powiedzieć zegar długu? Telegram. Brama egzystencjonalna. Z konta Ezra A. Cohen. Cyberatak następuje tego samego dnia, w którym zapada decyzja Juliana Assange'a. To nie przypadek. Tak, to bym skończyła wiadomości. A teraz jeszcze chciałam jedno powiedzieć. Bardzo takie dziwne zjawisko. No a że schodzimy właśnie z lupą w sklepie i to zastanowiło mnie bardzo. Chodzi o tą przyprawę. Bardziej na środku, o teraz. Tak, jest w niebieskim opakowaniu. I teraz jest taki myk, że tam, gdzie jest 300 gram, to jest ona całkowicie czysta. Skład jest czysty i pisze, że jest naturalna. Po przeczytaniu wszystko jest ok. W mniejszym opakowaniu już tam są dziwne różne rzeczy. I w opakowaniu 500 gram tak samo jest. Już są wzmacniacze smaku, a szczególnie E621. No tyle o, powiem. A to jest rakotwórcze. A co to jest, to żeś powiedziała już tak. Ostatnio. No cóż, jesteśmy zachęceni, żeby jednak albo z lupą, albo z powiększaczem ekranu chodzić i strychać na te składniki i czytać, co tam jest. Jak znajdziecie jakieś E, od razu dokładnie przyjrzeć się temu. No, ustrzeżecie się być może przed jakimś nieszczęściem. Jestem zgoła przekonany tego. Ja jak już chodzę do sklepu, no powiem ci, to już jest z automatu. Człowiek patrzy na wszystkie znaczki, jakie tylko są. Bo my mamy teraz wokół nas tyle trucizn wszystkiej różnorodnej maści, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego tak z marszu wiedzieć, ale powinniśmy mieć to na względzie, że jak nie będziemy uważać na to, to może się to dla nas źle skończyć. To też taka informacja, którą ty mi wysłałaś, też pokażę to blisko. To jest lista znaczków, które powinniśmy sobie przyswoić i produkty w opakowaniach, na których te znaczki widnieją, żeby szerokim łukiem omijać. Jeżeli chcemy jakoś w jakikolwiek sposób w tych dzisiejszych czasach przeżyć, bardzo mocno do tego zachęcamy. Chcesz coś dodać? No, chcę dodać, że się czujemy jak zwierzyna łowna w tej chwili. Tak. No niestety. Do czego to doszło, to ja nie wiem. No doszło to do tego, że jesteśmy zachęcani, aby los wziąć w swoje ręce. Nikt za nas tego nie zrobi i wielokrotnie żeśmy mówili o tym, że skradziono nam naszą wolność i z tych złodziei nikt tej wolności nam z powrotem nie odda, jeżeli sami po nią nie sięgniemy. Oni dobrowolnie nigdy nam jej nie zwrócą. Oni prędzej nas wymordują, niż nam po dobroci wolność oddają. Także miejcie to na uwagę. Tylko własna inicjatywa.
ani nie, żeby ktoś za kogoś coś zrobił, albo żeby czekać z założonymi rękami, bo dobrze się dzieje na świecie. Owszem, dzieje się dobrze, ale dzieje się dlatego, bo wiele dobrych ludzi zaczęło działać już sami. Powiedzieli, że tego nikt nie zrobi. I im więcej nas będzie, tym szybciej to będzie. Tak jest. Jeżeli no nie pogłębimy sobie wiedzy sami, no to naprawdę. Na sam koniec może ja bym coś miał, bo ty się dzisiaj napracowałaś, dużo powiedziałaś. My mamy tutaj wszędzie tak zwaną smażalnię mózgów. Więc gdzie by nie popatrzeć, mamy maszty, anteny różnego rodzaju. Wiecie, jaką mamy teraz telefonię komórkową i co to są za częstotliwości. To jest skok na, to jest po prostu obrabowanie nas ze wszystkiego, z naszego zdrowia, z naszego życia, z naszej suwerenności, z naszej prywatności, gdzie by nie ruszył. I wielu ludziom już się mózg smaży i zastanawiają się, dlaczego pojawiają się tego rodzaju choróbska i inne dolegliwości, bezsenność, deprecha, stany lękowe, koszmary nocne i tak dalej, i tak dalej. I mój znajomy... Ja ci przerwę na chwilę, to jak Regina zapomni router wyłączyć, albo ja zapomnę, to ona ma zaraz po nocy. Zaraz się jakieś koszmary śnią, ten i głowa, ciśnienie, wszystko i zaraz wskakuje. Tylko jeden raz zapomnisz router wyłączyć i to już ma nockę z głowy. Mm-hmm. No. I z tego tytułu, tak, i z tego tytułu zacząłem się zastanawiać, czy nie można by cokolwiek zrobić. I mój przyjaciel Jacek, który nieopodal mieszka, powiedział, że jest taka możliwość, a mianowicie zakupujecie sobie takie urządzonko, to jest takie coś, to jest, to tutaj ma taki slot, tu zwykły USB, więc to jedno i tutaj macie taką, czyli samiczka do tego USB podłączacie i tu normalna mała końcówka, tą podłączam do komórki. Więc tutaj to mamy, to i to. Teraz druga część to jest zasilacz, wiadomo, zwykły zasilacz i taka skrzynka. Tu jest 5 tych wejść. Skrzynka tak wygląda. I te właśnie 5 wejść, to będzie 5 na 5 urządzeń. Podłączamy to do prądu i łączymy to z naszym routerem takim kablem. Więc od routera kabel podłączamy tutaj i z drugiej strony podłączamy, bierzemy drugi kabel i łączymy to z tym z komórki. I o, żeby się nie zaplątać. I na routerze przełączamy na Ethernet. Z internetu na Ethernet i wtedy router jest podłączony do sieci i kablem podłączamy go do tej skrzynki, a z tej skrzynki do komórki, do laptopa, do wszystkiego innego. I przełączając na Ethernet na routerze wyłączamy sieć Wi-Fi i powoduje to, że ta smażalnia bardzo intensywnie wycisza się. Zobaczcie, ile jest mieszkań. Byłem niedawno u znajomego w jednym większym mieście, takim wojewódzkim,
i w bloku oni mają małego dzieciaczka. Jak zobaczyłem, włączyłem sieć Wi-Fi i zobaczyłem, ile naokoło jest urządzeń, to mi się włosy zjeżyły. Taka lista była. Ale no nie było końca temu. I teraz cała ta smażalnia napierdala na takiego człowieka. Przepraszam za wyrażenie, ale ja to muszę dobitnie powiedzieć, bo to jest naprawdę, to jest rzeźnia. Takiego malutkiego człowieczka mają w domu i jak ma ten człowiek funkcjonować w późniejszym czasie, jeżeli się mu wszystko podsmaża. Dlatego powinniśmy sami zadbać o to, jak już jesteśmy w bloku, no to już jest, to już naprawdę jest mocno. No w domu jednorodzinnym może jest mniej, ale uważajmy, gdzie te wszystkie anteny są stawiane. I jeżeli macie w pobliżu coś takiego, to bierzcie jakieś mierniki i mierzcie, czy wy możecie to jeszcze w jakikolwiek sposób umieć zaakceptować, żeby w takim miejscu mieszkać. Weźcie sobie to bardzo mocno do serca, bo żyjemy w czasie, gdzie autentycznie jest niszczona ludzkość na wszelkie możliwe sposoby, które mają do dyspozycji. Także to jest jedna z metod i co ciekawego, to wam jeszcze powiem, te urządzenia, te tutaj, bo ta skrzynka to osobno, a to też osobno, to myśmy chyba za 4 sztuki 200 zł zapłacili, a są takie firmy, że za jedną taką chcą 300 zł. Więc przemysł elektroniczny absolutnie nie jest zainteresowany naszym, waszym zdrowiem, tylko żeby nam jak najwięcej urządzeń sprzedać, żebyśmy je skonsumowali, które mają jak największą siłę rażenia. To jest naprawdę kwalifikacja do broni wojskowej i to trzeba ze zdecydowaniem powiedzieć. Zresztą jak zobaczycie na smart liczniki i na różnego rodzaju inne czytniki, które są pokazywane, nawet takie, gdzie jest technika grzewcza, to już nawet piece, które są tylko, mają liczniki do sczytywania, to one mają bluetoothy i możliwość podłączenia się Wi-Fi i to cały czas naiwania. I siedząc tak nic nie podejrzewając w takim mieszkaniu, mamy cały czas naokoło tą smażalnię. No i jak tu do zdrowia dojść? No, taki świat. Także tak to wygląda na obecną chwilę. No dzisiaj nie było zbyt optymistycznie. Ja wiem, no niestety, ale i takie odcinki od czasu do czasu się zdarzają, gdzie naprawdę aż by się chciało powiedzieć, Boże Święty, bądź przy nas, nie opuszczaj nas, bo co to będzie, tak? Ale mimo wszystko jesteśmy zdania, że to wszystko się skończy. Kiedy? Wszystko zależy od nas, jak intensywnie będziemy ze sobą współpracować kolektywnie i indywidualnie nad sobą. Tak szybko to przyjdzie. No cóż, Reginka, wiem, że podmęczyło cię to wszystko, to wdzięczności za to wszystko. To jest ważne dla ludzi, żeby wiedzieli, no bo naprawdę to, co się dzieje, to jest tragedia. Więc... Dzisiaj już mamy końcówkę lutego, jak do tej pory dobrze nam idzie. Są głosy, które mówią, że na przełomie marca, kwietnia będą znowu bardzo poważne rzeczy się dziać. Ja tutaj teraz obserwuję cały czas ten ruch, ten protest rolników, który jest czymś bardzo wielkim i z tej strony wyrażam pokornie wdzięczność naszym rolnikom, że tak dzielnie z
stoją na straży tego, co jest jeszcze w nas wartościami, które warto bronić, że pilnujecie tego, że nie daliście się pokonać, bo rolnik był tym, który żywił wszystkich, a teraz ci, którzy z waszej pracy żyją, z owoców waszych rąk, teraz was tak gnębią. Oni mają szczęście, że oni nie żywią się własnym łajnym, ale to tylko dlatego, że wy jeszcze jesteście. Ale to, co chcą z wami zrobić, to zakraja o największe potępienie, jakie może tylko być. Także ja tutaj naprawdę z pokorą wyrażam największą wdzięczność, jaką tylko mogę w naszym wspólnym imieniu dla was, że tak postępujecie. Jednak w was jest nadzieja, w was jest siła i my wszyscy się z wami łączymy, aby jutro znowu nad naszymi głowami świeciło słońce i abyśmy byli szczęśliwi. W tej chwili jest to jak najbardziej otwarta potyczka. Ci, którzy nami rządzą, wypowiedzieli nam naprawdę wojny i jesteśmy na tej otwartej. Jak najbardziej. To jest partyzantka, to jest potyczka, to jest wojna, to jest bitwa, to jest wszystko razem wzięty. Ale jestem przekonany, że jak będziemy razem, nic nam nie zrobią. To jest banda przestępców i zboczeńców. Ja to jeszcze raz powtarzam, bo my wiemy, co oni wyprawiają. I nie możemy się im poddać w żadnym wypadku. Nie możemy, bo zawłaszczyli nas kompletnie. Jeżeli będziemy trzymać się razem, nic nie zrobią. To jest jedna garść oszołomów. Nas są miliony. Oni już srają po kątach. Nie dajmy się. Mhm. Reginka, wdzięczności za twoją pracę, bardzo wartościową i do następnego razu. Następnego. Zostańcie wszyscy w zdrowiu, miłości w sercu do drugiego człowieka i świadomości przede wszystkim. Ja też tak mówię. Trzymaj się. Kocham cię. Cześć. Kocham wszystkich. Cześć, Reginka. A.